No jesteśmy w pobliżu cmentarza. Mieliśmy jechać autobusem, ale autobus nam uciekł. I drugi raz się tak zdarzyło. No więc po prostu przyjechałem swoim autem. Ja stoję tu. Koleżanka obok. No i idziemy. Ale ty wewcze jechałaś też? Idziemy. Tak wygląda tutaj potężny plac. Okej, okay. A my idziemy w tamtą stronę. Grupa dawno się nie widziała. Tyle ludzi. Chodźmy, idziemy. Co to taki głupi? Nie, nie tak głupi. Dochodzimy do mostu na Lubrzance, która już z zalewu Cedzyna wypływa. Przy okazji zobaczymy, jaki jest stan wody, ale u nas w Świętokrzyskim powodzi nie było. Nie było jakichś specjalnie deszczy. Ale piękne ryby tam pływają. Grupa emerytów się rozeszła po lesie. Tam gdzieś Tadeusz wydarł. A dziewczyny szukają grzybów. No ja też patrzyłem, ale to tylko ślady po drzewach, po tych grzybach są. Tu już chyba tabuny ludzi przeszło. Tadeusza nie widać. Tam gdzie dziewczyny są. Bo wejdę do tego lasku tu jeszcze. Grupa nazbierała sobie grzybów. Tanusia, pokaż ile masz grzybów. Pochwal się. Kapeczkę. Malutką. O, jakie piękne kanie. Nie pokazuję grażynce, żeby mi nie ukradła. No. O, ale o. Piękny. Tylko chciałam. Naprawdę, jaki piękny. Piękny. Moje wczorajsze były większe. Ale piękne. Ale będzie coś. Będzie. Palceriza. No. Roboty trochę będzie. Żeby to przygotować, ale, tak, ale sama przyjemność. Obiadek. Dobra, grupa nam odeszła. Idziemy palić ognisko. Za chwilę będziemy atakowali porządną górkę. Pojedliśmy trochę kiełbasy, więc siła jest. Poprawiliśmy plackiem i herbatą. Tam jest. A przed nami. A przed nami piękna kania. Myślałem, że papier to leży, wie. Ale leży na tej porze. To chce czekać. Zelenka takie nie chcesz. I chcę! No bo ona. Ale piękna. Leżała. Bo pewnie korona się już zmiękczy. Jeszcze jedną. To korzonek można. Marta znalazła. Ja bym to wyrzuciła korzonek. No. Ale będziesz miała. Piękne będą używanie. Kotleciki będą przepiękne. Nie. Wchodzimy tu pod górę. A to kolejne. Zbierało wody w jednej trawie. No bo ma taki akurat wiesz. No. Zgłębienie. A tu mamy kolejne. O, ja cię kręcę. Dałbym radę. Co to żebyś? Po co tak się męczyć i po co? Zamiast w domu siąść przy telewizorze. Można było przy telewizorze leżeć.
Na szczęście to będzie trochę z górki. Ze tadziku wychodzimy z lasu, tak? Jeszcze taki mały wyciąg, chyba dla dzieci. Tak, 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 tak